Geoedukacja. Geoedukacja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o skali mapy. Skala mapy określa nam stopień zmniejszenia odległości, tych, które są przedstawione na mapie, w stosunku do odpowiedniej odległości w terenie. Skalę możemy sobie podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy rodzaj skali będzie to skala liczbowa. Jest to najprostszy i bardzo często spotykany zapis. Cechuje się on tym, że w samym zapisie nie występują żadne jednostki. Jeżeli więc skala wygląda w następujący sposób, 1 do 200 tysięcy, oznacza to, że każda jednostka na mapie jest pomniejszona 200 tysięcy razy w stosunku do jej rzeczywistej wielkości w terenie. A więc jeżeli mamy odległość na mapie, która wynosi 1 cm, oznacza to, że w terenie ta sama odległość będzie wynosić 200 tysięcy razy więcej w tym przypadku, a więc 200 tysięcy centymetrów. Jeżeli skala mapy by wyglądała w następujący sposób, a więc byłby to zapis 1 do 50 tysięcy, oznaczałoby to, że każda jednostka na mapie została zmniejszona 50 tysięcy razy w stosunku do jej rzeczywistej wielkości w terenie, a więc, mówiąc jeszcze inaczej, każda jednostka na mapie w terenie będzie 50 tysięcy razy większa. 1 mm to będzie 50 tysięcy milimetrów w terenie. 1 cm na mapie to będzie 50 tysięcy centymetrów w terenie. To jest pierwszy rodzaj skali. Drugi rodzaj skali, z którym możecie się spotkać na mapach, będzie to skala mianowana. Ten rodzaj skali posiada już w sobie miano, a więc oprócz samej jednostki mamy również podaną jej wielkość. Na przykład 1 cm to 500 metrów. Taki zapis skali oznacza, że 1 cm na mapie odpowiada 500 metrom w terenie. Jeżeli zapis będzie wyglądał w taki sposób, oznacza to, że 1 cm na mapie będzie w terenie wynosił 5 km. Ostatni rodzaj skali, jaki możecie spotkać na mapach, będzie to skala liniowa. Czasem nazywana podziałką liniową. Skala liniowa jest to przedstawienie skali w postaci graficznej. Ma ona postać prostego odcinka, na którym są zaznaczone jednostki miary. Skala liniowa może wyglądać w różny sposób. Poniżej wyświetla się kilka przykładów takiej skali. To, co jest dla niej charakterystyczne, to to, że zawsze powinniście szukać na tej skali zera, które jak widzicie znajduje się na każdej ze skal, oraz jednostki,
która również w przypadku każdej skali jest podana. Skala może być przedstawiona także w taki sposób. Na niektórych skalach możecie się spotkać z tym, że odcinek znajdujący się po lewej stronie od zera jest dodatkowo podzielony na 10 mniejszych odcinków, z których każdy będzie miał długość 1 mm. Jest to tak zwany odcinek wsteczny. I będzie on podzielony o właśnie na te 10 mniejszych części. Co jest najważniejszego w tej skali, co pomaga nam z niej korzystać? Żeby poprawnie odczytać taką skalę, dobrze jest mieć ze sobą linijkę, żeby zmierzyć odcinek wsteczny. Jeżeli nie ma odcinka wstecznego, mierzymy sobie odległość od zera do pierwszej liczby w prawą stronę. W większości zdecydowanej przypadków będzie tak, że ten odcinek będzie miał długość 1 cm. A więc oznacza to, że 1 cm na mapie będzie odpowiadał nam 3 kilometrom w terenie. To jest o właśnie ta trójka. Oczywiście moglibyśmy sobie w dalszym ciągu tą skalę przeliczać. Odległość od 0 do 6 powinna wynosić przy takim układzie 2 cm. No i możemy bez problemu odczytać, że 2 cm na mapie da nam odległość 6 km w terenie. Natomiast i tak do wszelkiego rodzaju obliczeń będziemy potrzebowali właśnie tego pierwszego zapisu. Pierwszy rodzaj zadań, na jaki możecie natrafić, to będą zadania polegające na zamianie skali zapisanej w jednej postaci na jej inną postać. Jak wykonujemy takie zadania? Weźmy sobie 3 rodzaje skal. Skala liczbowa, mianowana oraz liniowa. No i wybierzmy sobie na przykład skalę 1 do 200 tysięcy. Jak zamienić tą skalę na pozostałe rodzaje skal? Ten zapis, tak jak wcześniej wspominałem, oznacza nam, że jedna jednostka na mapie odpowiada 200 tysiącom tych samych jednostek w terenie. Czyli 1 cm na mapie odpowiada 200 tysiącom centymetrów w terenie. W pewnym sensie to już jest skala mianowana, bo pojawiły nam się miana. Zobaczcie też, że zniknął dwukropek, pojawił nam się myślnik. I jednak 200 tysięcy centymetrów to jest odległość, która nam niewiele mówi. W związku z tym te centymetry teraz musimy po prostu zamienić na większe jednostki. Idziemy po kolei w stronę większych jednostek. Większą jednostką od centymetrów są metry. W jednym metrze znajduje się 100 centymetrów. Liczba 100 posiada w sobie 2 zera i te 2 zera skreślamy. Ja je zawsze proponuję skreślać fizycznie na kartce, na której będziecie rozwiązywać zadanie, żeby jak najmniej robić w pamięci. Żeby to wszystko, co robicie, było zapisane, wtedy łatwiej jest po prostu takie zadanie później sprawdzić. Z lewej strony nic nam się nie zmieniło, więc 1 cm przepisujemy. Z prawej strony natomiast zostało nam z 200 tysięcy już zaledwie 2 tysiące. No i pamiętacie, z centymetrów przeszliśmy na metry. Również
tą liczbę jeszcze możemy zamienić na nieco większą jednostkę. 2000 metrów możemy zamienić na kilometry. W jednym kilometrze mieści się 1000 metrów, liczba 1000 posiada w sobie 3 zera i te 3 zera fizycznie skreślamy. Z lewej strony oczywiście nic nie zmieniliśmy, ale z prawej strony została nam już tylko dwójka, a metry zamieniły nam się w kilometry. I w ten właśnie sposób, krok po kroku, zamieniliśmy skalę liczbową na skalę mianowaną. Żeby zamienić teraz tą skalę na skalę liniową, należałoby narysować odcinek. Załóżmy, że ten odcinek ma 4 cm długości. Dzielę go na 4 odcinki. Każdy z nich mniej więcej u Was w zeszytach idealnie powinien mieć 1 cm długości. Tutaj piszę 0. Z lewej strony mam ten odcinek wsteczny. No i teraz to, co mi pozostaje, to skalę mianowaną wpisać tutaj w pewien sposób. Skoro wiem, że 1 cm to 2 km, a ten odcinek w zeszycie powinien mieć 1 cm, to w takim razie z miejsca oznaczonego 0 w lewą stronę, jeżeli przesunę się o 1 cm, to oznacza to, że w terenie pójdę o 2 km. W prawą, jeżeli pójdę od 0 o 1 cm na mapie, to w terenie dalej to będą 2 km. Kolejny centymetr to kolejne 2 km, a więc w sumie piszemy czwóreczkę. No i później dorzucam jeszcze 1 cm, czyli jeszcze 2 km, a więc wychodzi mi 6 km. I tutaj zapisuję tą jednostkę. W ten sposób zamieniliśmy właśnie skalę liczbową, najpierw na mianowaną, a następnie na liniową. Spróbujmy teraz zrobić zadanie w drugą stronę. A więc mamy podaną skalę mianowaną i to ją musimy zamienić na pozostałe dwa rodzaje skal. 1 cm, 300 metrów. Nasze działanie będzie wyglądać w tym przypadku odwrotnie, jeżeli chodzi o zamianę skali mianowanej na skalę liczbową. Zamieniając skalę liczbową na mianowaną, skracaliśmy zera. Skreślaliśmy je, żeby przechodzić z mniejszych jednostek, na przykład z centymetrów, na metry, a później na kilometry. Tutaj będziemy postępować odwrotnie. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby po lewej i prawej stronie tego myślnika znajdowały się te same jednostki. W tym momencie z lewej strony mamy centymetry, z prawej strony mamy metry. No więc metry powinniśmy zamienić na centymetry. 1 centymetr z lewej strony zostaje nam po staremu. Tutaj proponuję najpierw przepisać liczbę i teraz dopisać odpowiednią liczbę zer. Z metrów idziemy na centymetry. Centymetrów w jednym metrze mieści się 100. W liczbie 100 znajdują się dwa zera i to właśnie te dwa zera dopisuję. I już nie mam metrów, ale centymetry. I w takiej sytuacji, kiedy po obu stronach mam te same jednostki, mogę tą skalę mianowaną zapisać już jako skalę liczbową. A więc 1, dwukropek, przepisuję tą liczbę, którą uzyskałem, zamieniając metry na centymetry, czyli 30 tysięcy. I to jest koniec tego zadania. Skala liczbowa w tym przypadku wynosi 1 do 30 tysięcy. Żeby zrobić skalę liniową, postępujemy tak jak poprzednio, a więc znowu rysujemy odcinek o długości 4 cm, dzielimy go na 4 równe części i
po wpisaniu zera dodajemy te liczby, które znajdują się po prawej stronie od wartości 1 cm w skali mianowanej, a więc 300 metrów w naszym przypadku. 300 z tej strony też będzie 300, tutaj będzie 600, no i plus kolejne 300 da nam 900 metrów. Pamiętajcie o tej jednostce. No dobrze. Został nam ostatni wariant tego zadania, a więc zamiana skali liniowej na skalę mianowaną i liczbową. Okej, mamy taką skalę liczbową, jak widać. No i przystępujemy do działania. To, co wiem w przypadku tej skali, to to, że ten odcinek ma długość 1 cm. Zmierzyłem go linijką, w zeszycie, w książce, na mapie, więc jestem tego pewien. W takim razie najprostsza rzecz to będzie zamiana skali liniowej na skalę mianowaną, bo wiem, że 1 cm na mapie odpowiada 3, sprawdzam jednostkę, kilometrom w terenie. I skala mianowana jest już gotowa. No i teraz musimy oczywiście jeszcze zamienić tą skalę mianowaną na skalę liczbową. Robimy to dodając zera. Przypominam, polega to na tym, że z lewej i z prawej strony chcemy mieć tą samą jednostkę, a więc centymetry. I robimy to krok po kroku. Z lewej strony zostaje nam 1 cm, z prawej przepisujemy trójkę i idziemy z kilometrów w stronę mniejszej jednostki. Tą mniejszą jednostką będą metry, a metrów w kilometrze mieści się 1000. 1000 zawiera w sobie 3 zera i te 3 zera właśnie dopisujemy, pisząc już tą jednostkę metry. Dalej potrzebujemy jeszcze zejść jedną jednostkę w dół, z metrów musimy dojść do centymetrów. A więc z lewej strony zostają nam centymetry, z prawej strony przepisujemy w dalszym ciągu tą liczbę, która znajduje się wyżej, a więc 3000. No i teraz dopisujemy odpowiednią liczbę zer. W jednym metrze mieści się 100 cm. W liczbie 100 znajdują się 2 zera i to te 2 zera właśnie dopisujemy. I teraz już po obu stronach mamy centymetry, więc możemy spokojnie opuścić te jednostki i zapisać same liczby w postaci skali liczbowej. 1 do 300 tysięcy. Na tym właśnie polega zamiana różnych rodzajów skali. Kolejny rodzaj zadań, z jakimi możecie się spotkać, to będzie uszeregowanie skali od największej do najmniejszej. Wyjaśnię, na czym to polega na przykładzie konkretnego zadania. Mamy taką treść zadania. Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to sprowadzić wszystkie skale do jednej postaci. W takiej, w jakiej one są w tej chwili, nie możemy ich ze sobą porównać, ponieważ no, mamy tutaj trzy różne rodzaje skal. Osoba z wprawnym okiem, która robi tego typu zadania, pewnie poradzi sobie dosyć szybko, ale na samym początku proponuję zrobić te zadania powoli. Wszystkie te skale musimy doprowadzić do jednej postaci. W zasadzie mamy do wyboru tak naprawdę dwie. Albo doprowadzajmy to do skali mianowanej. Będą tam nieco mniejsze liczby, ale wtedy musicie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie musicie pamiętać o jednostkach.
bo zobaczcie, w przykładzie A znajdują się metry, a w przykładzie C znajdują się kilometry. Dlatego nieco bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się zamiana wszystkich tych rodzajów skal na skalę liczbową. Tam nie ma jednostek, więc jest mniejsza szansa, że coś przegapimy. No dobrze, to spróbujmy zacząć. W pierwszym przykładzie mamy skalę mianowaną. Musimy ją zamienić na skalę liczbową. 1 cm to 500 metrów. Musimy po obu stronach mieć centymetry. A więc 1 cm to 500. Przypominam, że w metrze znajduje się 100 cm. 100 cm posiada w sobie 2 zera, a więc te 2 zera dopisujemy i już mamy centymetry. Ok, łatwo poszło. Możemy to opuścić. I już wiemy, że skala A to jest 1 do 50 tysięcy. Zapiszę tutaj obok. 1 do 50 tysięcy. Skalę B już mamy zamienioną, więc nie muszę tego robić. W takim razie zamieniamy teraz skalę C na skalę liczbową. Tym razem 1 cm to jest 5 km. Musimy znowu po obu stronach uzgodnić sobie te jednostki, żeby w obu przypadkach znajdowały się centymetry. A więc lewą stronę jak zwykle przepisujemy bez zmian, z prawej strony przepisujemy piątkę, no i teraz z kilometrów idziemy na metry. W jednym kilometrze mieści się 1000 metrów, w liczbie 1000 znajdują się 3 zera, które właśnie dopisujemy i mamy już podane w metrach. No ale dalej brakuje nam jeszcze kilku zer, bo metry musimy zamienić jeszcze na centymetry. Z lewej strony zostaje nam po staremu, z prawej strony przepisujemy liczbę 5000 i teraz metry zamieniamy na centymetry, a więc dopisujemy jeszcze 2 zera. Po obu stronach, jak widzimy, mamy już centymetry, w takim razie możemy opuścić miana, pozbyć się myślnika i zapisać po prostu tą liczbę. A więc 1 do 500 tysięcy. Również zapiszę tutaj wyżej, żebyśmy wszystko mieli w jednym miejscu. 1 do 500 tysięcy. Ok. I został nam jeszcze jeden przykład w tym zadaniu. Przykład D, który również musimy zamienić na skalę liczbową. Skala w podpunkcie D jest zapisana jako skala liniowa. Przypominam, że ten odcinek ma 1 cm. Powinien mieć po zmierzeniu 1 cm. W związku z tym bez problemu możemy zapisać skalę mianowaną, że 1 cm to są 2 km. No i znowu muszę tą skalę zamienić na skalę liczbową. Lewa strona zostaje mi jak zwykle taka sama. Z prawej strony przepisuję dwójkę. Kilometry zamieniam na metry, a więc dopisuję 3 zera. No i muszę jeszcze te metry, które znajdują się z prawej strony, zamienić na centymetry. A więc do liczby 2000 dopisuję jeszcze 2 zera. No i dzięki temu, że po obu stronach już mam centymetry, mogę pozbyć się miana, myślnik zastąpić kropką i mam już zapisaną skalę liczbową. 1 do 200 tysięcy. 1 do 200 tysięcy. Przepiszę jeszcze skalę B, żebyśmy wszystkie mieli tutaj w jednym rządku. 550 tysięcy. No i teraz w jaki sposób uszeregować tę skalę? Od największej do najmniejszej. Wiele osób popełnia przy tego typu zadaniach jeden błąd. To znaczy patrzy tylko na to, co znajduje się po prawej stronie kropki.
No i patrząc w ten sposób, faktycznie, największą liczbę będziemy mieć w tym przypadku. Będzie to 550 tysięcy. I wiele osób wskazuje w tego typu zadaniach właśnie tą skalę jako największą. Niestety jest zupełnie odwrotnie. Zadam wam bardzo proste zadanie. Mamy dwie liczby, dwa ułamki. Jedna dziesiąta i jedna setna. Moje pytanie brzmi, która z tych liczb jest większa? Większość z was zapewne wie, że jeżeli jeden tort podzielę na 10 osób, to będę miał większe kawałki, niż jeżeli ten sam tort podzielę na 100 osób. A więc oczywiście większą liczbą będzie jedna dziesiąta. I dokładnie tak samo jest ze skalą. Skala też jest liczbą. Nie tylko jej część z prawej strony, ale cała skala jest liczbą. Co to znaczy? To znaczy, że ja ją mogę też zapisać w nieco inny sposób. Ten dwukropek, który my sobie czytamy, że jedna jednostka na mapie odpowiada 50 tysiącom tych samych jednostek w terenie, w matematyce przecież oznacza po prostu dzielenie. A więc tak naprawdę pierwsza skala będzie wyglądać w taki sposób, że jest to jedna 50-tysięczna, a skala B to będzie jedna 550-tysięczna. No i w takim przypadku myślę, że nie będzie już problemu z rozpoznaniem tego, która z tych skal jest większa. Oczywiście większa jest skala 1 do 50 tysięcy. To też ta skala będzie wierniej nam przedstawiać teren, będzie dokładniejsza, będzie pokazywać więcej szczegółów. A więc poprawna odpowiedź na to zadanie wyglądałaby tak. Największą skalą jest skala A. Następnie skala D, 1 do 200 tysięcy. Trzecią w kolejności będzie skala C, a więc 1 do 500 tysięcy. I ostatnim przykładem będzie przykład B, czyli skala 1 do 550 tysięcy. To były najprostsze zadania ze skali. Zadania dotyczące obliczania wymiarów liniowych i powierzchniowych znajdują się w kolejnych odcinkach. Zapraszam także na stronę geomyślnikedukacja.blogspot.com, gdzie znajdują się także dodatkowe zadania ze skali, dzięki którym możecie poćwiczyć to, czego dzisiaj się nauczyliście. Link znajduje się w opisie. Do usłyszenia.